jesteśmy od 5 lat. Na początku zaczynaliśmy jako mniejsza grupka, jako młodsi. Teraz już tak bardziej na poważnie występujemy już na większych scenach. Zdarzały się nagrody, sukcesy mieliśmy, występowaliśmy także na Węgrzech, poza zagranicą, ale głównie na różnych dożynkach czy takich imprezach. Obecnie na sobie mamy stroje, prezentujemy stroje rzeszowskie. Natomiast wcześniej właśnie występowaliśmy w strojach regionalnych. Są to stroje krakowskie, powiatu brzeskiego. To są na pewno stroje oryginalne, które no, występują w tym regionie. A skąd je mamy? No, dzięki uprzejmości gminy Bożęcin, prawda? W Krakowie jest jedna firma właśnie, która szyje takie autentyczne stroje specjalnie na zamówienie. I szukaliśmy właśnie dofinansowań i udało się nam znaleźć, dlatego możemy występować aż w trzech rodzajach strojów i prezentujemy trzy suity, suitę krakowską, rzeszowską i lubelską. Wszystko zaczęło się tak, że pan Krzysztof zaczął nas uczyć w szkole muzyki i padł pomysł, już wcześniej co prawda był taki pomysł w gminie, funkcjonował zespół. Natomiast my byliśmy za młodzi, żeby do niego dołączyć. Padł pomysł kiedyś i tak jakoś od kolegi do kolegi, koleżanki, każdy ze sobą się jakoś złączył. I powstał zespół, który teraz jest jako jedna wielka całość. Jesteśmy jedną rodziną. Pierwsze to chęci, żeby dokładnie, nie każdy chęci. Właśnie chce brać udział w takim i cierpliwość do tego, żeby się nauczyć tych tańców, bo niektóre tańce są naprawdę bardzo trudne i kroki, żeby to wszystko opanować, ale na pewno trzeba mieć poczucie rytmu, chęci do pracy. Trzeba być właśnie cierpliwym i trzeba być i na pewno systematycznie czasu. Chodzić na zajęcia, ponieważ raz jak się przyjdzie, nic się nie nauczy. Chwilę czasu na pewno trzeba poświęcić tym zainteresowaniom.